Ahoj, kamraci! Witamy Was serdecznie z miejscowości Varenna nad jeziorem Como. Obiecaliśmy, że zabierzemy Was w fantastyczne miejsce, więc oto jesteśmy. Zapraszamy! Jezioro Como, region w północnych Włoszech, Lombardia, Alpy. Alpy się tutaj za nami, a w zasadzie przed nami, a w sumie wokół nas roztaczają. I widać śnieg, dużo śniegu. Jezioro Como jest to trzecie pod względem wielkości jezioro we Włoszech. Po jeziorze Garda i Maggiore, chyba tak to się czyta. Jest to najgłębsze jezioro Alp, jedno z najgłębszych w Europie. Taką ciekawostką gdzieś wyczytałam w jakichś Wikipediach, że taki najgłębszy punkt właśnie tutaj w tym jeziorze ma nawet 400 metrów. Zobaczcie, jak tu przepięknie. Nic dziwnego, że w tej miejscowości, znaczy może nie akurat w Varennie, ale w ogóle nad jeziorem Como, wiele gwiazd ma swoje posiadłości. Kto na przykład tutaj mieszka? George Clooney na przykład mieszka i Madonna. W sensie mają tutaj swoje wille, no nie? No i niedługo my. Joke. Jezioro jest w kształcie odwróconej litery Y. Podzielone jest ono na trzy części. Como, Lecco i Colico. Czyli to jest część zachodnia, wschodnia oraz północna. Podróż do Como zaczęliśmy w sumie wczoraj o godzinie, jak wyjechaliśmy z domu, to chyba była godzina 17.30, no jakoś tak, bo mieliśmy być na lotnisku właśnie po 19.30, a teraz mamy godzinę, jest jakby już kolejny dzień, no nie? Mamy godzinę 15. Cała podróż zajęła nam około 15 godzin, z czego lot do Bergamo z Poznania godzinę 40. Ale że jechaliśmy w dalszą część drogi pociągami. No tak, no przecież nie będziemy płacić za Ubera, Bóg wie ile, albo za taksówkę. Jeżeli chcielibyście właśnie z lotniska pojechać sobie Uberem do centrum miejscowości Bergamo, no to trzeba by było zapłacić jakoś około 25 euro. To jest, mówię, taryfa nocna, no bo ja patrzałam właśnie na te godziny uberowe około chyba pierwszej nad ranem, więc stwierdziliśmy, nie, po co mamy przepłacać, no nie, po co mamy przepłacać, lepiej sobie wsiąść do lokalnego autokaru, tylko że taki lokalny autobus, on kursuje mniej więcej od godziny 5 rano do godziny w pół do pierwszej, no a jak już my byliśmy jakby na miejscu, no to było chwilę po północy, a autobus był już pełniutki, to raz, a dwa, że pierwszy pociąg, którym mieliśmy się dostać i którym finalnie dostaliśmy się oczywiście do miejscowości Lecco, on startował też gdzieś chyba w granicy godziny 6, więc co wymyśliliśmy, żeby spędzić jakoś przemiło ten czas, przekoczowaliśmy na lotnisku około 5 godzin. Ale nie byliśmy sami, okazało się, że całe lotnisko było koczujących ludzi, także nic nadzwyczajnego. No, wyciągnęliśmy sobie komputery, pracowaliśmy, przynajmniej się czas nie zmarnował. I później o godzinie 5.18 nasz autobus wystartował, pojechaliśmy do Bergamo, do centrum Bergamo i z centrum Bergamo do Lecco. Z Lecco pojechaliśmy do Varenny i w tym momencie właśnie w Varennie jesteśmy, jak już wiecie. Trochę nam to zajęło. 15 godzin. Super jest to, że jesteśmy właśnie tutaj poza sezonem i mamy okazję zobaczyć właśnie to miejsce bez turystów, bo tak naprawdę się szwendamy. To jest główna droga, tutaj co jakiś czas przejeżdża jakieś auto, ale ludzi no tak malutko jest. Jedyny minus to to, że dużo zabytków jest już zamkniętych, bo są czynne tak mniej więcej do 1 listopada, a od 1 listopada takie główne zabytki, na przykład tutejszy zamek, czynne są tylko w weekendy, czyli sobota, niedziela i to jeszcze wybrane weekendy, bo jeżeli pada, no to wtedy nie są te zabytki otwierane. My i tak pewnie podejdziemy chociaż zobaczyć tutejsze dwie takie okoliczne, najbardziej popularne wille i zobaczymy chyba sobie też ten zamek. Dla samych widoków podobno warto. Chcieliśmy Wam pokazać Alpy, ale... Śnieg. Dużo śniegu. O, trochę widać, ale mur taki tutaj zrobili, że o, trochę widać. Kawałek właśnie tutaj od Varenny jest Baobab Beach i to jest plaża, na którą można sobie przychodzić z pieskami. Nie widzę.
widać mojego palca. Widać jesień, jesień. Jesień w warennie. Warenna cała w jesieni. Oh yeah. Teraz to miasteczko żyje tak spokojnie. No. Bo nie ma tych turystów. Według jakichś źródeł wikipediowych, no poza sezonem mieszka tutaj około 1000 mieszkańców. Tak. Więc tak naprawdę to tak patrząc na realia polskie, no to takie 5 wieżowców. Teraz idziemy na ryneczek warenny. Żeby coś zjeść, ej. Szukamy jedzenia, dokładnie. Właśnie by nas pan przejechał. Tak ładnie pozdrowił nas serdecznie. Jak dźwięcznie. Wszystkie ulice prowadzą do Como. A tu jest najfajniejszy sklepik, jaki mi się spodobał. A to tu byłeś wtedy po kawę? Piazza San Giorgio. Serce Warenny. To jest kościół San Giorgio. No. I on w ogóle jest XIII-wieczny. To jest ciekawe, czyli XIII-wieczny, czyli mamy zamek, Boże, kościół. Kościół średniowieczny. Buongiorno, kamraci. Witamy w drugi dzień pobytu naszego w miejscowości Warenna. Wczoraj nie nakręciliśmy, ale dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda nasza chawirka, bo dzisiaj mamy naprawdę bardzo ładną pogodę, więc jest okazja do pokazania wam, jakie tutaj mamy widoki. My już praktycznie się przygotowujemy do wyjścia. No, ja już pracę skończyłam. Wojtek jeszcze zapierdziela. Tutaj jest, powiedzmy, Wojtka stanowisko dzisiaj pracy, a moje było tutaj. O, właśnie tutaj. Wczoraj siedzieliśmy tutaj sobie we dwójkę, wzięliśmy sobie krzesełka. No, niestety biurka nie mamy, więc trzeba sobie jakoś radzić. Tutaj te krzesełka mieliśmy tam. No, tutaj miejsce do pracowania, miejsce do spania. Tutaj mamy właśnie taki saloniczek. Ogromną szafę, wyjście na balkon. Od razu pokażę wam ciekawostkę. Tu jest właśnie ubikacja i też jest, co ciekawe, balkon. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, mamy w kiblu lodóweczkę. Mamy oczywiście, jak to we Włoszech, bidecik. Jest prysznic i to taki całkiem spory prysznic, więc można łączyć tutaj kilka przyjemności. Spod prysznica idziecie sobie na tron, albo w odwrotnej kolejności, siadacie, wyciągacie sobie browara, bądź robicie kawę i podziwiacie sobie taki przepiękny widoczek. Tego sznureczka, który tam jest, lepiej nie ciągnąć, bo Wojtek wczoraj pociągnął i wywołał alarm w naszym apartamencie, a w zasadzie chyba w całej kamienicy. Chodźmy sobie na balkon. Zobaczcie, jaki przepiękny widok. To jest takie prawdziwe oblicze właśnie jeziora Como. Przepiękny widok góry. Tam dalej, kurczę, chyba stąd nie będzie widać. Ale podejdziemy sobie jeszcze bliżej, może akurat. Stąd nie widać, ale tam dalej widać w ogóle ośnieżone szczyty właśnie alpejskie. Nie, musiałabym być... Musiałoby tego dachu nie być, żebym wam pokazała, ale spoko. Jeszcze sobie wejdziemy dzisiaj troszkę wyżej, więc na pewno te szczyty ośnieżone zobaczycie. Tak właśnie prezentuje się widoczek z naszego apartamenciku. Bardzo serdecznie polecamy. Taki panoramiczny, przepiękny. Góry, słońce, jezioro i te dachy, dachy miejscowości Warenna. Niesamowicie. Na pewno też ciekawicie się, dokąd prowadzą te schody. No dosłownie prowadzą do nieba. Latem, kiedy jest piękna pogoda, a można się dostać tutaj na taras, w zasadzie na... Ojej, na dach. I z daszku jest taki widok. Wszystko widać, proszę. Tam nawet ktoś już się motorówką szlaja po jeziorze. I zobaczcie też tutaj, jaka ciekawostka. Dzwonnica. A my teraz będziemy udawać się na wędrówkę pod zamek Vesio. Jest to taki jeden z bardziej popularnych tutaj zamków. Niestety, ale jest on nieczynny, jak większość atrakcji. Po 1 listopada zamknęła się. Ale przejdziemy się, żeby zobaczyć fantastyczne widoki, jakie rozciągają się właśnie z tej trasy, bo słyszeliśmy, że jest po prostu kozak. Więc pokażemy wam, jak to tutaj wszystko wygląda. Chodźcie z nami.
Idziemy już z pół godziny taką jesienną drogą. Tam w tle widać jeziorko. Wędrówka taka, no, dość wymagająca, bo trzeba wspinać się do góry. Teraz wyjątkowo idziemy asfaltem prostą drogą. Za chwilę będą znowu schodki. A my mamy dostać się... Słońce trochę tutaj zasłania, ale gdzieś w tamtą stronę. Tam jest zamek. Nasz punkt docelowy. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, że jak zwykle wracamy do tradycji i nie mamy ze sobą wody. Ponieważ jak chcieliśmy ją kupić, to akurat była siesta i może gdzieś znajdziemy. Wspinamy się już jakiś czas do góry. Jesteśmy już prawie przy samym zamku. Zostało nam może, nie wiem, ze 300 metrów. A po drodze tutaj jeszcze jest... Nie Wojtek, tylko za Wojtkiem. Tam. Cmentarz. I przepięknie, tak jak możecie pewnie dojrzeć, widać szczyty Alp. Niestety, tak jak chyba już wspominaliśmy, atrakcje są od 1 listopada pozamykane. Tylko wybrane sobotę i niedzielę otwarte, więc... No lipsztyl ogólnie, bramka zamknięta, nie będziemy ryzykować, bo jest monitoring, więc się nie dostaniemy, ale dla widoków i tak warto było. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię zaglądać sobie, jak ogólnie ludzie mieszkają. Jak gdzieś zawsze jesteśmy za granicą, to zawsze zaglądam sobie, kto jakie pranie wiesza i gdzie, i jak sobie żyje, i jaki ma ogródek. To, co zawsze zachwycało mnie u południowców, a mianowicie na przykład takie tutaj ogrodzenie, bramka jest zamknięta oczywiście, no ale płotu brak. A w takich warunkach jesiennych przyszło nam schodzić z zamku. Tutaj są schody. Wiem, że może ich nie widać tak do końca, ale są. Liście przykrywają i trochę utrudniają zejście. Takie zacne widoki trafiliśmy schodząc z zamku. Patrzcie na to. No, się też nie spodziewaliśmy, bo cała ta trasa tutaj, jak schodziliśmy właśnie sobie w dół z tego zamku, to cała trasa była taka bardzo wąska i w zasadzie przy krawędzi. Teraz też jesteśmy przy krawędzi, ale wszędzie były krzaki. A teraz, proszę. No. Na takich chwil, moi drodzy, warto żyć. Doszliśmy już do drogi asfaltowej, a tutaj pokażę wam, tam na samym szczycie jest ten zamek. I myśmy tam byli. Teraz idziemy właśnie na zasłużony obiad. Siema! Siemanko! Rozpoczynamy kolejny dzień w miejscowości Varenna. Jesteśmy aktualnie w porcie. Kupiliśmy bilety. I płyniemy do Bellagio, które znajduje się po drugiej stronie jeziora. Rejs trwa jakieś tam 15 albo 20 minut bodajże. I pokażemy wam, co się tam znajduje, bo szczerze mówiąc, nawet się nie przygotowaliśmy, więc dzisiaj będzie szwendaczka, będą piękne widoki, będzie, myślę, że sympatyczne i smaczne jedzenie włoskie, bo na to się dzisiaj nastawiamy i generalnie chill out. Właśnie dopłynęliśmy, jeszcze chcieliśmy tylko powiedzieć o biletach, bo w sumie zapomnieliśmy. Ile one kosztują? 18,40 euro w dwie strony za dwie osoby. Także uważamy, że wypożyczenie auta jest chyba bez sensu, jeżeli chcecie objeżdżać jezioro, bo naprawdę tutaj fajnie wszystko jest skomunikowane, jeżeli chodzi o właśnie rejsy statkiem. Trzeba pamiętać o tym, że wypożyczając auto, trzeba jezioro objeżdżać dookoła. Więc tak jak tutaj płynęliśmy 15 minut, to autem trzeba byłoby jechać ze 2 godziny. Nie, bo tak jak wam właśnie wspominaliśmy, jezioro jest w kształcie odwróconej litery Y, więc jest ta komunikacja samochodowa dosyć taka skomplikowana, możemy powiedzieć, no. Zwłaszcza, że tutaj są Alpy. Chyba, że takim promem też możemy przepłynąć samochodem. O tym warto no, też pamiętać. Właśnie. Ludzie jeżdżą motocyklami, skuterkami. Nie wiem, jak wtedy ceny biletów,
ale też jest to do zrobienia. Już pierwsze, co na pewno zauważyłam, to to, że jest tutaj bardziej jakby luksusowo. I to chyba dlatego, że jest to najbardziej takie komercyjne, możemy powiedzieć, turystyczne miejsce, gdzie w sezonie jest najwięcej turystów. Teraz jest już w tym momencie bardzo dużo turystów, na pewno więcej niż w Warennie, z tego co widzimy, a w sezonie to musi być młyn. Tutaj nawet są takie rzeczy jak alejki spacerowe, szerokie chodniki, jest gdzie pochodzić, ławeczki, gdzie usiąść. I tak wydaje się wszystko bardziej zorganizowane, tak mi się wydaje. Takie parki, skwery, no tak wszystko widać, że jest zrobione po to, żeby tutaj ludzie wypoczywali. Ale nawet zaraz wam odwrócimy kamerę i pokażemy wam drzewa, jak tutaj są poukładane, też tak śmiesznie. Poukładane, posadzone. Zobacz, jeden ze skwerów. I są w ogóle takie bardzo podobne jak u nas na mieście, no nie? Ktoś na Instagramie powiedział, że to są platany. Czy to są platany? Jeżeli to są platany albo jakieś inne drzewa, to dajcie znać ogólnie w komentarzu, bo sami jesteśmy ciekawi. Wracając do Warenny, tam chodników albo nie ma wcale, albo po prostu są wydzielone na jezdni taką linią, wyznaczone po prostu fragment jezdni, to jest chodnik. I dosyć to tyle. Wąski. Dosyć wąski jest. Tam jest wszystko ciasno, zabudowane co do centymetra i nie tak jak tutaj. O, zaraz chyba wiecie co, zaraz w krzaki zlazłem. Chwilkę się krzątamy po mieście i faktycznie można już przy pierwszym takim krótszym spacerze zauważyć, że jest to miasteczko bardziej luksusowe. W sensie jest tutaj dużo takich sklepików z jakąś drogą biżuterią. Są, tak jak tutaj gdzieś za nami chyba widać, restauracje już z nakrytymi stolikami, jest mnóstwo ludzi, jest Marian tak jakby luksusowo. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jak dla mnie to tutaj jest tak bardziej włosko, bo tutaj już jest pełno skuterów, motocykli i zaczyna się to takie włoskie życie i ten taki... Dolce Vita. Dolce Vita, dokładnie. Ale nie żegna. Zobaczcie na to, to jest w ogóle limitowana kolekcja jakichś torebek z Caravaggio. No ja jestem zachwycona, patrzcie na to. Chcę to. Ja za bardzo na modzie się nie znam, ale tutaj akurat jest takie miejsce. Projektant, nie wiem, jak się nie znam, to poprawcie. Pierangelo Maschiadri, o tak. I tam są w środku takie piękne torebki i chyba sobie wejdziemy i zobaczymy. Stupnęliśmy sobie teraz na ławeczce pod kościółkiem, którego nazwy w sumie nie pamiętamy, bo ja ogólnie jestem w szoku. Spotkaliśmy bardzo ciekawą osobę, bo jednego z okazuje się popularnych projektantów we Włoszech. Jest to projektant, który jest znany chyba też na świecie, bo na to pewno. Z jakimi osobami on po prostu współpracował, jakie persony kupowały od niego krawaty przede wszystkim, bo byli to mężczyźni głównie, ale nie tylko, to jest po prostu naprawdę totalny szok. Przechodziliśmy sobie wzdłuż linii brzegowej. Tacy nieprzygotowani, bo my totalnie. Tutaj do tego Bellagio przyjechaliśmy nieprzygotowani, tylko żeby pokrzątać się po ulicach i zobaczyć, co tu ciekawego jest. Przechodząc, zobaczyliśmy witrynę takiego butiku i tam były takie bardzo ciekawe torebki, które przykuły moją uwagę i za chwilę Paula podeszła bliżej i zobaczyła, że są torebki z printem z obrazu Caravaggio. A Caravaggio to mój master, no nie? I weszliśmy do środka z ciekawości, żeby zobaczyć, co tam słychać. No i okazało się, że akurat pan projektant jest w środku. Okazało się, że tym projektantem jest Pierangelo Maschiadri. Projektant z Bellagio, który popularny jest nie tylko w całych Włoszech, on w ogóle całkiem niedawno miał pokaz mody, w sensie był na Fashion Weeku w Mediolanie, ale to nie jest jego jedyne osiągnięcie. Słuchajcie, pan tak z własnej woli w zasadzie przedstawił nam całą historię swojego butiku, a przede wszystkim to, z jakimi osobami on miał styczność. Między innymi Bill Gates zamówił sobie u niego serię między innymi krawat i resztę dodatków w takiej edycji limitowanej Leonardo da Vinci. Kolejnymi z osób, które zamawiały krawaty, są prezydenci Stanów Zjednoczonych. Między innymi Barack Obama, Bill Clinton, właśnie miał krawat,
który został zamówiony u naszego projektanta. George Bush wygrał wybory prezydenckie właśnie w jego krawacie. Z takich ciekawych postaci jeszcze jest książę Monako. Książę Monako właśnie, też u niego się ubiera. Jego butik odwiedziła Goldie Hawn, aktorka pewnie, którą kojarzycie, ale też w butiku pojawił się na przykład Kurt Russell i tutaj jest zdjęcie z Kurtem. Ciekawostką jest, że 20 dni temu, w sensie od tego dnia jakby kiedy kręcimy ten film, butik Pier Angelo Mastiadri odwiedził nasz były polski prezydent. Tak, pan Aleksander Kwaśniewski. Czekamy właśnie na prom powrotny, już się kierujemy w stronę Wareny, ale gdybyśmy mieli wybierać, w którym miejscu się zatrzymać, Bellagio czy Varenna, jednogłośnie stwierdzilibyśmy, że w Varennie. Witamy się z Wami po raz ostatni z tego przepięknego tarasiku. Wracamy do Polski, no cóż, taka kolej rzeczy. Wylatuje się i wraca. Tym oto przepięknym i jakże głębokim akcentem zakończamy naszą podróż. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie nam łapkę w górę, koniecznie zostawcie nam subskrypcję, będzie nam bardzo miło. Dziękujemy za to, że byliście z nami tutaj na tej wyprawie i mamy nadzieję, że już niebawem będzie kolejna. No bo niedługo wylatujemy w ogóle w inny koniec świata, w całkiem inną stronę. Będzie ciekawie, bo jeszcze w tym kraju nie byliśmy. Jeżeli jeszcze zamierzacie zostać na YouTubie, to po tej stronie będziecie mieć kafelki z filmami wcześniejszymi, a po tej stronie będziecie mieć nasze logo i klikajcie w nie, żeby nas zasubskrybować. Do zobaczenia w następnej podróży, a hoj wszystkim!